Ukochani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, liturgia dzisiejszej uroczystości zaprasza nas wszystkich do dziękczynienia. Dziękczynienia Bogu i dziękczynienia ludziom. Mówi nam święty Paweł z radością: dziękujcie Ojcu, On was uwolnił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swojego Syna. A więc dziękujmy Bogu za to, że nas Jezus odkupił. Dziękujemy Bogu, bo mamy Matkę i Królową, Najświętszą Marię Pannę, Królową Polski. Dziękujemy także za to, że 222 lata temu, 3 maja 1791 roku, Polska uchwaliła pierwszą w Europie konstytucję pod zbudowanie nowoczesnego państwa. Nie udało się to w Europie nikomu wcześniej. Polsce się udało, mimo wielkich przeciwności i trudności. Zatem mamy Panu Bogu za co dziękować. To już 1 kwietnia 1656 roku podczas najazdu i potopu szwedzkiego we Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz składał śluby i mówił: ciebie za patronkę i królową moich narodów obieram i tobie obiecuję żyć na jej wzór, zgodnie z prawym sumieniem wypełniać wszystkie obowiązki stanu. Tak było 350 lat temu. Potem w roku 1908 święty biskup, arcybiskup lwowski Bilczewski ustanowił dla diecezji lwowskiej święto Matki Bożej Królowej Polski. W 23 roku papież Pius XI rozciągnął to na całą wolną ojczyznę i ustanowił dniem obchodów tego święta pierwszą niedzielę maja. A potem tę uroczystość, to święto Matki Bożej Królowej Polski przeniesiono na 3 maja i nie było to bez związku z tą datą 3 maja, kiedy została ustanowiona i uchwalona Konstytucja. Dziękujemy więc dzisiaj i za to, że mamy Matkę Królową Polski, i dziękujemy za to, że mamy Konstytucję, tę Konstytucję 3 maja, która stała się fundamentem na ówczesne czasy naszego życia narodowego w trudnych, rozbiorowych czasach. Pamiętając o tym, co jest fundamentem naszego państwa, co jest fundamentem porządku społecznego w naszym kraju, w którym żyjemy. Trzeba wracać do tego ducha, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi pokusa omijania, lekceważenia, zbyt łatwego wołania o zmianę ustawy zasadniczej, kiedy przychodzi pokusa lekceważenia przepisów, które stoją na straży godności człowieka, stoją na straży godności małżeństwa i rodziny, stoją na straży godności narodu i państwa. Zwłaszcza wtedy trzeba wracać, gdy górę bierze postawa panowania zamiast służenia i codziennego oddawania życia dla innych. Papież Franciszek, mówiąc o dobrym pasterzu i mówiąc o wilkach, które wchodzą do owczarni, przestrzegał Kościół i przestrzegał wszelkie ludzkie społeczności, że wilkiem się staje człowiek wtedy, kiedy zamiast służyć, próbuje robić karierę i próbuje panować. Dziękujemy dzisiaj i modlimy się za Kościół, ale przede wszystkim dzisiaj modlimy się za naszą ojczyznę Polskę. Modlimy się za wszystkich, którzy w tej naszej ojczyźnie służą. I modlimy się także o to, aby wszyscy, którzy Polskę stanowią, chcieli i umieli służyć.
tak jak służyła Maryja pod krzyżem i tak jak służyła Maryja pierwotnemu Kościołowi i tak jak króluje i przez to służy. Służy i przez to króluje. Maryja z wysokości Jasnej Góry, ona królowa Polski, tak jak króluje przez wieki w naszej ojczyźnie, niech sprawia, aby nasze sumienia i nasze serca zawsze zdolne były do służenia i królowania. Panie prezydencie, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Mieczysław Cieniuk melduje pod oddziały Wojska Polskiego oraz poczty sztandarowe służb mundurowych do uroczystości z okazji Narodowego Święta 3 maja. Z okazji Święta Narodowego 3 maja flagę państwową podnieś! Szanowny Panie Marszałku, Księże Kardynale, Panie i Panowie Ministrowie, Panie i Panowie Parlamentarzyści, Generałowie, Panowie Ambasadorowie, wszyscy szanowni goście i wszyscy drodzy Państwo, którzy chcą dzisiaj uczestniczyć w radosnym święcie 3 maja, pomimo tego, że aura obdarzyła nas dzisiaj wiosennym deszczem. To tutaj, w tym dokładnie miejscu, 222 lata temu, miało miejsce wydarzenie niezwykłe, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja i radosny marsz, radosna procesja wiodąca od Zamku Królewskiego, gdzie obradował Sejm Polski, do Katedry Świętego Jana w głębi Starego Miasta, po to, aby zgodnie z odruchem radosnym polskiego serca podziękować za wielkie, wspaniałe dzieło odnowy Polski, odnowy Rzeczpospolitej obojga narodów u ołtarza pańskiego. Było to święto radości. Były wiwaty, były okrzyki, były wiele, wiele nadziei z nim, z tym wszystkim związanych. Ale pamiętajmy o tym, że nie wszyscy wtedy tą wielką zmianę witali z radością i z życzliwością. Dla wielu była to przegrana, nie tylko w głosowaniu, w czasie obrad sejmowych. Dla wielu to był także początek ruiny własnego świata, wyobrażeń o Polsce. Warto o tym pamiętać dzisiaj, kiedy cały naród tą piękną tradycję trzeciomajową, dzieło Konstytucji 3 maja uważa w pełni za swoje, uważa za jedno z najważniejszych doświadczeń i najważniejszych punktów odniesienia współczesnych Polaków. Dzisiaj też naród nie może żyć tylko wspomnieniami minionej wielkości. Musi dążyć do jej odbudowania poprzez umacnianie pozycji politycznej i ekonomicznej państwa,
poprzez zyskiwanie szacunku i zaufania sąsiadów, poprzez uczestniczenie w procesie integracji europejskiej, poprzez wychowanie następnych pokoleń, polskich pokoleń, na obywateli szanujących państwo, konstytucję i cały system prawny. Dzisiaj mądry polski patriotyzm oznacza szukanie równowagi między potrzebą zmiany, unowocześnienia, a koniecznym szacunkiem dla tradycyjnych wzorów i oczekiwań, dla historycznie ukształtowanych wrażliwości i przyzwyczajeń. Dzisiaj nowoczesny patriotyzm Polski to głównie patriotyzm pracy na rzecz modernizacji ojczyzny przy wykorzystaniu i doświadczeń własnych, i doświadczeń integrującej się Europy. Dzisiaj to patriotyzm otwarty na nowoczesny świat. Dlatego śpiewając: witaj majowa jutrzenko i witaj maj, 3 maj, świadomie nawiązujemy do wielkiego dzieła unowocześniania Polski, rozpoczętego wtedy przed 220 laty przez Sejm Wielki, przez ówczesny obóz patriotyczny, pomimo oporu płytkich tradycjonalistów, nierozumnych i bezkrytycznych miłośników starego porządku, zaśniedziałych przeciwników nowoczesnego świata. Historia przyznała ówczesnemu obozowi patriotycznemu rację. W moim przekonaniu przyznają również i teraz.